Witam was serdecznie z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę wam jak działa, jak można konfigurować głowice termostatyczne elektroniczne bezprzewodowe Danfoss Eco. Danfoss Eco mam zainstalowane teraz na dwóch grzejnikach. Zainstalujemy sobie aplikację Danfoss Eco na smartfonie. Można oczywiście na tablecie, na smartfonie system Android lub iOS. Instalujemy sobie aplikację, i w tym momencie będziemy mogli teraz połączyć się z naszymi głowicami, z naszymi termostatami elektronicznymi. Aplikacja prosi nas o to, abyśmy włączyli sobie Bluetooth w urządzeniu, tak więc włączamy. Po kolei mamy tutaj kilka informacji odnośnie czerwonego kręgu, ustawiania harmonogramów. Z względem naszych chęci możemy ustawić sobie trzy różne czasookresy na dobę, tak abyśmy mieli ogrzewanie wtedy na takim poziomie, na jakim chcemy. Tak więc w tym momencie połączymy naszą aplikację, którą sobie zainstalowaliśmy z naszymi dwoma głowicami zainstalowanymi na dwóch grzejnikach. Tak więc dodajemy Danfoss Eco. Krótko naciśnij przycisk Danfoss Eco na naszej głowicy, która już jest zainstalowana. Oczekujemy do 5 sekund i już mamy połączenie. To samo robimy, dodając drugą głowicę Danfoss Eco, czyli na drugim termostacie, na drugiej głowicy klikamy przycisk i mamy dodane. W tym momencie kończymy, ponieważ mamy tylko dwa. Można oczywiście zainstalować znacznie więcej. Możemy włączyć sobie harmonogram, jeżeli ustawimy harmonogram, to możemy ustawić na każdy dzień inny harmonogram, albo ustawić na przykład na poniedziałek jeden, a na wtorek, środę, czwartek, piątek skorzystać na dole z przycisku kopiuj. Jak widzicie, tutaj mamy dwa czasookresy, które możemy ustawić, ale wystarczy palcem nacisnąć tutaj na obwodzie tego kręgu i nie, trzeci czasu okres sobie ustawić na przykład rano po południu i wieczorem, że ma być wyższa temperatura, a reszta ma być niższa temperatura. W każdym z termostatów możemy ustawić osobny harmonogram, tak jak zresztą tutaj widzicie, czyli inne godziny dla w domu, gdy jesteśmy inne poza domem i inne na wakacje, gdy ustawiamy sobie taki e, okres, gdzie nas w domu dłużej nie będzie, czyli na przykład wakacje, dłuższy wyjazd i tym podobne. Przechodzenie pomiędzy naszymi termostatami to jest po prostu u góry wybór odpowiedniego termostatu, odpowiedniej nazwy. Gdy mamy dostępną aktualizację oprogramowania do naszej głowicy termostatycznej, czyli termostatu elektronicznego Danfoss Eco, to wystarczy przycisnąć przycisk aktualizuj, odczekać około 1 do 2 do 3 minut, wszystko zależy od szybkości połączenia i nasza głowica będzie miała najnowsze oprogramowanie. To jest bardzo istotne, żeby aktualizować, gdy jest dostępne. Następna aktualizacja. Wtedy nasza głowica, nasz termostat będzie działać maksymalnie szybko. Aktualizacja przebiega tu pomyślnie, jak widzicie. Trzeba chwileczkę odczekać, i za chwileczkę głowica uruchomi się ponownie z najnowszym oprogramowaniem, dzięki czemu będzie działać bezbłędnie, maksymalnie wydajnie i oszczędzając energię, oczywiście, w naszej baterii. Tak więc jeszcze chwileczkę poczekajmy jeżeli chodzi o nasze głowice, jeżeli będziemy mieli na przykład 5 grzejników w mieszkaniu, to instalujemy sobie 5 takich głowic i synchronizujemy, kontaktujemy się z nimi za pomocą technologii Bluetooth, czyli bezprzewodowo, aplikacją Danfoss Eco, którą instalujemy sobie na naszym Urządzenie, na przykład na smartfonie, z którego łączymy się do tych właśnie głowic. Jeżeli chodzi o ustawienia, wszelkie, czyli harmonogramy, temperatury, wszystko w aplikacji, jak widzicie, wykonujemy palcem przesuwając. Jest to bardzo, bardzo wygodne rozwiązanie. Jeżeli nie chcemy korzystać z harmonogramów, możemy ustawić. Jeden ręczny tryb, czyli wystarczy wyłączyć harmonogram i bez najmniejszego problemu możemy ustawić sobie po prostu ręcznie temperaturę, jaką chcemy. I ona będzie cały czas taka, jaką sobie ustawiamy. Na głowicy, pokrętłem też możemy ręcznie zmieniać temperatury. I delikatnie, czyli raz krótko klikając przycisk, możemy włączyć lub wyłączyć harmonogram na danej głowicy. Tak więc jest to naprawdę bardzo proste rozwiązanie. Widzicie, harmonogram tygodniowy jest gotowy. Przechodzenie pomiędzy naszymi termostatami to jest po prostu. U góry wybór danego termostatu, który nazywamy sobie jak chcemy. Czyli na przykład termostat w sypialni nazywamy, nazywamy sypialnia, termostat na przykład w salonie nazywamy salon i jak widzicie, bardzo wygodnie możemy sobie tutaj wszystko ustawić. To samo czaso-okres taki naszych wakacji, naszych długich wyjazdów, czy na przykład dwutygodniowego. Gdy nas nie będzie, to wtedy nasze termostaty będą pilnować, żeby tylko było 8 stopni. Wtedy oszczędzamy też dodatkowo, e, oczywiście, ogrzewanie, czyli nasze pieniążki. Tutaj, jak widzicie, możemy sobie włączyć różne ograniczenia w aplikacji względem naszych termostatów. Czyli możemy na przykład zablokować, żeby użytkownicy nie mogli ustalać ręcznie, kręcąc termostatem, nastawą niższej temperatury. Jak widzicie, mamy tu jeszcze kilka innych ochron przeciw zamarzaniowych, czy ma regulacja ciepła być szybka czy umiarkowana, zależnie od. Typu ogrzewania, jakie mamy, czy to jest z sieci, czy to nasz jakiś kocioł kondensacyjny czy niekondensacyjny. Wszystko możemy tutaj dopracować, doustawiać, dopersonalizować względem naszej instalacji w mieszkaniu i naszych potrzeb. Tak więc jest to dosyć fajne rozwiązanie. Danfoss Eco, czyli głowice termostatyczne elektroniczne, bezprzewodowe komunikujące się za pomocą właśnie smartfona czy tableta i aplikacji Danfoss Eco, którą pobieramy ze sklepu na systemie Android i iOS. Jak widzicie, wszystko to po prostu sobie działa. Jeżeli konfigurujemy daną głowicę to ta głowica nam delikatnie świeci takim okręgiem na ścianie czy przy grzejniku jest takie światełko okrągłe i możemy oczywiście widzieć, którą głowicę w danej chwili konfigurujemy jak widzicie, wszystko jest bardzo proste, tak więc system Danfoss ECO jest dopracowany dosyć ciekawie i tutaj tryb ręczny czyli wyłączamy sobie w danych głowicach harmonogram i wtedy będzie cały czas ustawiona dana temperatura. U góry po prawej, jak mieliśmy okazję zaobserwować, to jest temperatura, jaką wykrywa nasz termostat, czyli jaka jest w otoczeniu, a na dole taka temperatura, jaką sobie chcemy, żeby była w danym pomieszczeniu. Więc głowica automatycznie reguluje temperaturę dopływ ciepłej wody do grzejnika tak, aby nie było za ciepło, ale też żeby nie było za zimno, czyli idealnie dopasowuje się do danego pomieszczenia. Działa to bardziej precyzyjnie niż głowica termostatyczna standardowa. Jak widzicie, wszystko działa, tak więc nie będę się już powtarzał. Cały system jest naprawdę na solidny plus. Tak więc dajcie znać, co myślicie o Danfoss Eco.